Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj przygotuję risotto z brokułem. Oto składniki. Jeden brokuł, który gotujemy osobno. Natka pietruszki. Śmietana 18. Będzie potrzebne około pół szklanki. Wich 4 sery z brokułami. Serek pleśniowy. Paszka ryżu. Cebula. 2-3 ząbki czosnku. Oraz będzie potrzebny też bulion w ilości 1 litra. Ja używam bulionu warzywnego. Brokuł kroimy na różyczki i gotujemy w osolonej wodzie. A w tym czasie możemy jeszcze pokroić w kostkę cebulę oraz czosnek. I smażymy cebulę z czosnkiem na złoty kolor. Do podsmażonej cebuli z czosnkiem dodajemy ryż. Mieszamy i smażymy aż do zeszklenia. Następnie dodajemy 1/3 ugotowanego bulionu, czyli około 33 ml. I gotujemy tak długo, aż ryż wchłonie prawie cały bulion. Gdy ryż wchłonął już prawie cały płyn, dolewamy kolejne 1/3 bulionu. I gotujemy. Do pozostałej części bulionu dodajemy fix 4 sery oraz pół szklanki śmietany. W międzyczasie możemy pokroić ser pleśniowy na mniejsze kawałki oraz możemy posiekać natkę pietruszki. Gotujemy tak długo, aż ryż będzie na pół twardy i wtedy dopiero możemy dolać fix ze śmietanką. Gdy ryż jest już na pół miękki, możemy dodać fix ze śmietanką. I dopiero gdy ryż zrobi się miękki, możemy dodać serek pleśniowy oraz natkę pietruszki.